Jakieś ostatnie słowa? Cześć Mirgo, siemka. Siema, siema. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Erik Loyal. Cześć Blaze, cześć Starkix. Egroto dum anima est, spes est. Szkoda, że nie mam czasu. Cześć Guanar Sega. Dokładnie. Taki trochę bardziej rozwinięty pasjans. Zawsze. Kacpero, dopiero zacząłem gwinta. WOD będzie troszkę później jednak, wiesz? Już jedną kawusię z miedzikiem wypiłem, Starkix. Nie wiem, Kacpero, czy się opłaca. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć. Nie wiem, jakie inne masz te deki. Nie, nie, Starkix. Piłem, połączyłem sobie z cynamon i kardamon, wiesz? Nie jest woli mistrza Derfeny. Cześć Gandalfie z budowy. A jakie masz, jak duże masz krewetkarium? No to wiesz, grill 15 to jest zupełnie inny tedek niż Jagoda. Jagoda ma pancerz, grill niekoniecznie, więc to już musisz... To już od ciebie zależy, czy po prostu styl gry ci będzie odpowiadał. Virgo, zawsze możesz zamówić przecież stamtąd, napisać czy coś stamtąd miodku. A czemu miałem dostać? Czemu dostawałeś reklamację? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tą reklamacją.
Zawsze jest jakaś droga. 50 litrów to sporo jak na krewetkarium. Jakie masz krewetki, jeśli można wiedzieć? A nie, od Pitexa z wczoraj, nie, nie. Dobra, bo nie kumałem na początku, co ci chodzi, już teraz wiem. Nie, nie, Pitex nie... Nic się przede mną nie ukryje. Cześć, pszczołownik. Siemanko. Proszę zaczekać. Wasza wielmożność, nie nadążam. Kłaniam się umierzenie. Gloir Enherzaer! A, pszczołownik, to tagi masz tutaj, Nick, spoko. Ja to ja dziękuję za taką ilość miodów, kurde. Człowieku, nawet nie wiesz, ile frajdy nam tutaj dały. Takie jest jej przeznaczenie. O mój Boże, to sporo tych masz. Jest dużo, które mi już nic nie mówią. Kiedyś też miałem krewetki. Też miałem krewetkarium. Nie nadążam. Cześć, Monteusz. O, to właśnie Monteusz pszczołowniku zamawiał, o ile dobrze kojarzę u ciebie, miotki na pewno. Nie, Montek? Ty zamawiałeś miotki, dobrze widziałem. Cześć, Kuler. Kłaniam się umierzenie. Kłaniam się umierzenie. Nilfgaard! Jestem smutkiem. O właśnie, Minatka przyniosła kolejną kawusię z miotkami zrobioną przy oku. Więc widzisz pszczołowniku, ile szczęścia dałeś tym miodami. Cześć, Multix, siemano. Porobi mnie ten koleś jak nic. No.
Dzięki, pozdrawiam również pracowników. Cześć, Heimdall. Jeszcze przepuszczę dzisiaj. Wszystkie drzwi stoją otworem. Kurna mać, no. Kartę przewagi, co nie jest dobrą rzeczą. Pytanie, co dobiorę z Goebbelsa. Tak bardzo się boję. No dobra, to jestem w dupie. Chociaż może niekoniecznie. On jeszcze ma tą złotą na bank, co zbija. Ale ją chciał użyć do zbicia tej za 16, obstawiam. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Tuveni Gloir! O fuck, to mnie trochę porobi. Powinienem użyć pożogi. Sprytny manewr. Tak jest, siedzi. Jednak się udało. Nie, Kacperos, nie chcę streamów z kamerą. Przynajmniej na razie. Jakie fanaberie, o co ci chodzi, Selenopsis? To nie jest kupą gra, Gwint jest bardzo fajnym tytułem. Heimdallu, początki w Gwinta nie są zbyt proste, wiesz, ale jak już ogarniesz, to potem się gra przyjemnie, naprawdę, fajna gierka. Nie wiem, słuchy, o której będzie WOT. Nie potrafię ci powiedzieć dokładnej godziny. Trochę później, no na razie chcę pograć w Gwinta. Gdzie ty, Gandalfie, mieszkasz? To jest trochę peszek, że... nie mogę zagrać zwykłej karty w mróz, no ale jak to mówię, o co zrobić?
Nie no, wystarczy, że powiesz Śląski, już wiadomo, nie? Cześć, Fifka. Dzięki za followa. To w ogóle. Równowadze. Masz odpogodzenie? Dobra, ma odpogodzenie. Puszczasz, mróz? Dobra. Nasz świat jest w równowadze. Dobra, wyciągnie mi Jotuna raczej ode mnie. Tę rundę wygram i z kartą na 9 punktów wejdę w drugą. Czek, czołgi będą później. Teraz pytanie, tak, ja wszystkie złota zagrałem, czyli teoretycznie mogę tylko srebrną wyciągnąć z Goebbelsa. Celem tej gry jest wygrywanie z przeciwnikami, wiem, że to może głupio zabrzmi, ale tak to jest. Tak,
Naiwność jest błogosławieństwem Bożych. Tak bardzo się boję. Ale ciężko wytłumaczyć, tak wiesz, od razu, nie? Nie potrafię ci tak kilka. No bo muszę najpierw robić gwincie, wiesz, ten... Na początku tak jest, Ryanes, że wydaje się gra skomplikowana, ale jak trochę pograsz, no to nauczysz się pewnych rzeczy, nie? Poznasz pewne zasady. Cześć Gal, nauczysz się jak w to grać. No to z czasem idzie, ale to nie da się wytłumaczyć w kilku zdaniach. Trzeba zainstalować, zagrać. Tak, Hearthstone jest łatwiejszy w pierwszym kontakcie, natomiast inna sprawa, że do Hearthstone'a są też jakieś poradniki czy kanały, gdzie się nauczysz pewnych rzeczy. Natomiast jeżeli już w Gwinta trochę pograsz, to myślę, że bardziej docenisz ten tytuł niż Hearthstone'a, dlatego że tu masz jednak mniejsze RNG. Też oczywiście jest, ale jest mniejsze niż w Gwincie. Mój lud. No teraz mamy Franceskę na przykład. Tu może być ciężko. Poza tym warto wspomnieć, że ja gram Talion sprzed kilku tygodni. To nie jest jakaś rewelacyjna talia, w sensie nie wiadomo jaka, czy składana teraz. Aczkolwiek dość zabawne jest to, że mimo wszystko gdzieś tam daje radę. Cześć Wieczko. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Dobra, pytanie, czy on spasuje po tym moim ruchu? Francesco jeszcze zagra, podmieni karty. Robimy to, co musi być zrobione. Teraz se Franceskę ściągniemy w rząd z Mrozem. Rozdziobią cię kruki. Dobra, muszę narobić sobie punktów, więc nie zagram tego z ręki, tylko wyciągnę z Eredina. Eredin, dajemy 5 punktów. 3 punkty w nawigatora. Z nawigatora wyciągniemy Ogara. I rzucimy mróz tutaj. I dzięki temu nadrobiłem trochę tempa. On rzuci teraz od pogodzenie, a jednak nie. Myślę, ja ci dam na pochybel skurwysynom. Ty chamie, ty. Nie
Nadchodzi czas białego zimna. Dobra. I białego światła. Czyste niebo, ona teraz poszła. Ludzie, do morza! Teraz mamy remis. Pytanie, czy spasuje. Wyrżnąć ich co do nogi! To schodzi za 3, ale tu mu wchodzi za 8 plus po 2, czyli, bo chyba daje po 2, o ile dobrze pamiętam, 2, 4, 6 plus 8 to jest 14, czyli on wejdzie do 50, do ponad 50. Teoretycznie chyba mogę to spasować. Zaryzykuję dużo, ale trudno. Dobra, nie weszło mi. Nawet za 7 miał. Cześć, Monia. Niech on się zrzuci teraz z karty. Ej, ty tam! Podejdź no tu! Dobra, zobaczymy, co on zagra. Niech coś zagra, to wyciągniemy sobie Karantira. Pokój z ludźmi? Abetarse! Ledwed verledus, ja. Przed nami nie ma ucieczki. Dobra, tu wyciągnął tę pułapkę na 100%, która wali za 5. Tak bardzo się boję. Ma blokera? Niech rozbrzmi śpiew stali! Teraz tak, za 5 w ryj. Nie wyjdą stąd żywi. W to podbijamy o 3, ten spada i daje nam po 15. Po 15 więcej. Niech miecz będzie przedłużeniem twego ramienia. Oj, poddał się. No nie, ja chciałem jeszcze taką ładną kombinację zrobić. Wyciągnąć panią.
Dobra, pierwsze 6 wygranych zrobione. No i moi drodzy, wbiliśmy 18 rangę. Za wbicie 18 rangi 7 beczek wpadło, elegancko. Fajnie jest, jest dobrze. Mamy 18 rangę, gramy Natalii sprzed kilku tygodni, która mi dała już tyle złota i beczek, że to głowa mała. Jak to widać, mróz wiecznie żywy. To już może być trochę trudniej, ale i tak osiągnięcie 18 rangi w tym sezonie to jest dla mnie już bardzo dobry wynik, jak na mnie, na to co gram. 23 beczki już odłożone, 2700 golda uzbierane, to jest 27 kolejnych beczek, bo tak naprawdę nic nie otwieram po tym wielkim openingu, bo i po co? Skoro gram talią sprzed kilku tygodni, no i daję radę. Północ się ukorzy. Tak znowu Emhyr. Dzisiaj graliśmy, wygraliśmy, ale na farcie. Zwiniesz, robaku. Zagramy tak. Zobaczymy. Nie mam Goebbelsa. Ale mam przerazę, co powinno szkoda, mnie zachęcać do ciśnięcia pierwszej rundy. On się teraz nasra, a ja nie... A, tak jednak zrobił. Wyjdę najpierw z... Pyta, po co ci jeździec najpierw? Chodzi mi o to, żeby mieć więcej punktów niż on. Żeby mi nie zrobił akcji, że spasuje po pierwszym. No teraz mi zrobił brzydkie rzeczy niestety. Brzydkie rzeczy i bardzo brzydkie rzeczy. Kuźwa, ty chamie, ty. Teraz teoretycznie mógłby spasować, ale będzie chyba grał dalej. Grototum anima est, spes est. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Loir Enherzaer! Ciężko będzie to wyciągnąć. Ale zbijamy punkty. Cały czas trzeba zbijać, żeby z nim powalczyć jednak, żeby nie mógł mnie za szybko spasować. Zdaje się na litość waszej wysokości. Szkoda, że nie mam czasu. Szkoda, że nie mam rozdarcia. Dobra, zaryzykuję. Muszę nadgonić punkty. Opór jest bezcelowy. Zawsze jest jakaś droga. Twoje słowa nie znaczą już nic. Zrobiłem tak, bo dzięki temu on nie rzuci mi kolejnego od pogodzenia. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. No ładnie mnie tu pocisnął teraz.
Nie wiem, o której będzie Wotek. Skończę grać w Gwinta. Nie planuję, że tak powiem, czasowo. Dobra, zrobimy tak. Widzę, że typek idzie na upartego, nie? Cesarstwo zwycięży! Nie mam szans już wygrać tej rundy, więc on teraz pasuje. Cześć Grzegorz. Ja też muszę niestety. Nie byłem w stanie pocisnąć tego do końca, więc musiałem rzucić przerazę. Problem. Kurna. No dobra, jest lepiej. Andre pamięta. Ja niestety, dobrze nie będzie, a to przegrałem. Chociaż... Jestem smutkiem. Nie wygram tego. Przegrałem. On ma dużo kart przewagi i jeszcze ma pożogę. No, pierwsza porażka dzisiaj. Niestety, porażka. Miejmy to za sobą. Za dużo pecha w tym doborze kart w drugiej i w trzeciej rundzie. Doszedł mi dwa razy mróz. I niestety. Ale dobra, z dwojga złego już teraz. Lepsze porażki teraz, kiedy mam 18 rangę wbitą, bo wpadły mi te beczki i z rangi nie spadnę, więc to tam pół biedy. Raczej wątpię, żebym na chwilę obecną doszedł z tą talią do 19 rangi. To jest raczej mało możliwe. Zbudowano. Nie, to Grzegorz, zależy jakie tam chcesz. Tak naprawdę kawa to już jest twój wybór. Miód i tak nadaje, mleko i miód nadaje smaku tej kawie. Ja akurat mam ten, mam kawy, kupowałem w takim punkcie z kawami, z herbatami. Nie pamiętam teraz jaka to jest. Nie? Kuźwa, też losowanie. Mogę dostać mróz, więc będzie jeszcze gorzej. Cześć Saper, do dupy mi teraz karty idą. Wbiłem Atron 18 rangę tą talią, co jest i tak komiczne, nie? Teraz miałem pierwszą porażkę dzisiaj. Już nie żyjesz. Nie podoba mi się, wolałem starszy. Jakiś taki, tamten był jakiś bardziej męski, mam wrażenie.
Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Weź, nie mów mi, błagam, nie mów mi o tym Nilfgaardzie, żygam mną. Musiałem rzucić tak, bo za chwilę jakby mi ubił Ogara, to nie miałbym z czego wyciągnąć Mrusa. Muszę trochę talię skrócić. Bo nieskrócenie talii w poprzednim meczu dało się we znaki przy doborze tych dwóch paskudnych. Niestety... O, no właśnie, jestem teraz w dupie. Trzeba ogarnąć ten burdel. Szkoda języka strzępić. Naiwność jest błogosławieństwem. Śmierć, dłoń! Tak, jasne, zjadłem 13 kilo miodu, no to o ty, ale jakieś podpierałem i się już coś tam pojadło, nie powiem, że nie, Bartoszu. Cześć, Satory. Nie zostawiam mnie tutaj. Ruszcie się, chłopaki! Żwawo! O Jezu, ale on się tego nawyciągał. Kuźwa, 45 to ja nie nadgonię. Bo tak, wejdę za 9, będę miał 19, jemu zbiję za 8, to się zrobi 30 coś, czy w dwóch ruchach? Może zaryzykuję, nie wiem, najwyżej przegram. Cześć, Mirosław. Kiedy w odpogwincie? Nie wiem, cisnąć to czy nie cisnąć?
Ledwe Dwerledus, jak Robar. Miałeś kiedyś połamane kolana? Kurna, czyli wyjdzie z tym, na tym samym z tymi kartami. Nie wyszło na jego niestety. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Serio? No dobra. Przed nami nie ma ucieczki. Dolgatana! Musimy się trzymać razem. Języka strzepić. Popatrzcie tylko, co też kot przyniósł. Opór jest bezcelowy. Dobrze, udało się. Właśnie nie chciałem strzelca.
Albo nie miał pogody, wiesz, ja grałem z tymi w przesuwanie i oni nie grali koniecznie pogody, Atron. Chyba, że tam, wiesz, niżej coś takiego grałem, coś się zmieniło. Ale to nie jest tak, że ta pogoda była grana, nie? Zwiniesz, robaku. Czego chcesz? Dobra, pozbędziemy się tego dziada, bo teraz cyki na cmentarz. Czego chcesz? Super kontener, to gratulacje. No i teraz pytanie, czy on to spasuje, czy jeszcze będzie grał? Już dwóch ma na cmentarzu. Teoretycznie może zawsze wskrzesić. Jednak spasował. Cześć, Kioma, na wardze. Liczyłem, szczerze mówiąc, może na przerazę, żeby zrobić sobie przewagę w kartach, dlatego zaryzykowałem. W sumie tak teraz patrzę, że mogłem zrzucić jednak, mając wodnicę, to mogłem zrzucić brzask, ale trudno. W zwykłym wincie nie ma skrzynek, bo jeszcze nie trzeba, bo nie ma takiej potrzeby, żeby to wrzucać, nie? I gentlemanem. Ot i cała filozofia. Może być Blade jak najbardziej. Kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. No właśnie, a ja nie mam. No ale dobra. W ogóle mam teraz problem. Czego chcesz? A jest! No to do dzieła.
To dupek. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Przed nami nie ma ucieczki. Jasne, nie ma sprawy. Jestem oficerem i dżentelmenem. Chcesz pokoju? To o niego walcz. No spoko, dorożka, ja jednak wota gram, nie? I dżentelmenem. Cześć, Super Saiyan. Co dziesiątą omijam kolejkę. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Psia krew. Nie podoba mi się to. A jestem cicho, bo nie wiem, co z tego wyjdzie. Może być ciężko. A nie, tak będzie dobrze. Udało się. Poradź mi jakiś polski klan, bo wydaje mi się, że wpadam w regres obecny. Mój recent. Nie znam się na polskich klanach, powiem ci, Sają. Hio! Matka mówi, że Hio, czyli jej klan, ale tam raczej się niczego nie nauczysz. Nie?
Ta natka w tle jak najbardziej. Czuwa, nie? Dla zdrajców. Znowu Emhyr. Trzeci raz dzisiaj. Raz wygrana, raz porażka. Zobaczymy, jak się skończy teraz. Dobra, gramy. Nie mam żadnego przeciągania. To jest niedobre. Tak, Francesca jest grana. Spasuje, czy będzie grał dalej? Nie słynę z ciepłości. Ester Garemnyt. To nie lubię tego zagrania, nie? Bo sobie jeszcze cofnie go do ręki i będzie znowu miał to. No to tego, nienawidzę tego zagrania. Ja pierdziak, ono mnie denerwuje. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Ma blokera? Zrobię co muszę. Gości należy powitać, a intruzów powstrzymać. Co za ha? Jak ja nienawidzę Nilfgaardu! Nienawidzę po prostu. To jest takie kuźwa gówno. Właśnie nie chcę tym grać, bo dla mnie to jest pedalska talia i w ogóle. To ostatnie co będę grał to Nilfgaardem. Kuźwa mać. Naiwność jest błogosławieństwem. Mój syn. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Nienawidzę tych przekładanek, odkrywanek, ściągania kart ze stołu. Erigoyle. Opór jest bezcelowy. Erigoyle. Ale ja gram cały czas pogodynkami. Tam w tych taliach jest tyle wnerwiających kart.
Nic się przede mną nie ukryje. No na razie, Sion. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Nie wiem po co. Nie wiem po co ja gram, gram ten mecz dalej, jak to i tak jest porażka, nie? Nie, nie zawsze. Zależy jak to wychodzi, nie? Nie, no nie mam co tego grać. Jeszcze tak mocne karty na trzecią, to no po prostu nie lubiłem, nienawidziłem Nilfgaardu w poprzednim patchu i w tym też nie mrzygam, nie? Nie myśl, że możesz mi rozkazywać. Kłaniam się uniżenie. Nie dość, że mi pozabierał główne karty, to... Jak nie siłą, to sposobem. Zawsze jest jakaś droga. Nie ma ucieczki. Estergaremnyt. Nie mam szans tego wygrać. Cesarstwo zwycięży! Jak ja tego nie trawię. Ale nic dziwnego też, że ludzie tym grają. Szach i mat. Estet es krasa.
Uwielbiam na ręku startowym na tej. Dzisiaj to mnie do RNG po prostu dyma po całości, nie? Uwielbiam na startowej łapie nie mieć ani jednego ogara. To jest takie fajne. Przegrupować się! Cześć, Arcebo. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Elfy do piachu! Cześć, kurczak. Ja gram rankiedy. Rankiedy, kurwde. Rankiedy gram. Potyczek praktycznie nie grywam. Ja nie chcę umierać. Spoko. Ale to co, na priv tutaj na tym, na Twitchu? To zaraz zobaczę po tym meczyku. I teraz tak, mógłbym to rzucić, wtedy może wyciągnę Radowida mu z... Najważniejsza jest sprawa tenerska. Niezły macie tu bajzel! Tak bardzo się boję. Pytanie, czy wypuści Radowida teraz? Jedną. Gram tą talią Eredina sprzed kilku tygodni w Mrozu, bo powiedzmy
nawet sobie radzi, nie? Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przegrupować się! Ale kurna kart natraci, żeby wygrać tę rundę. już wie, że niepotrzebnie to ciągnął, poddał się. No coś mu nie pykło, wie, zdarza się każdemu. Oczywiście, przyjacielu. Zwiniesz, robaku. Miodu! Dajcie mi więcej miodu! No tak czasami można mieć takie wrażenie, wiesz, Jarcebo. Bo w Wiedźmina jako takiego nie grałem, natomiast no w Gwinta zacząłem grać, bo z czasem zaciekawiła mnie ta karcianka, wiesz, a tu chodziło też o to, żeby gdzieś tam trochę też wesprzeć rodzimą karcianka, już Hearthstone'a powoli miałem dość. To broń kobiet, spraw sobie topór. Yes, I can show you my deck after this battle, but it's really old deck. It has got 3 or 4 weeks, so it's nothing new. It hasn't got any new cards from the newest patch. Nie bawię się Gandalfie w plutony szkoleniowe. Trochę mi napsocił. Tak bardzo się boję. Hej, mej! Okej, dobra, użył tego. Ja tu powinienem chyba spasować. Nie wygram tego. On poszedł na ostro. Tu wejdę za 9 i 7 i 8. Kuźwa mało, źle to wygląda. Ho,
Chociaż, dobra, zróbmy to inaczej. Ledwe dwer ledus ja. Powinny działać, kurczaku. Modron Freya jest cierpliwa, a... Powinno działać raczej wszystko. To może jest jakieś opóźnienie? Zaraz zobaczę na Tip and Donation, wiesz? Jeden, dwa, dwa, to będzie 5, 39, ja za 9, 38, mało. Ale jeżeli wejdę, tak, on tu straci 1, 2, 2, to jest 5, to będzie miał 39, a ja wejdę, za 7, czy to, kurde, wyjdę na remis. No, trzymaj się, pszczółkownik. Dzięki jeszcze raz wielkie za wszystko. Nie wygram tego meczu. Kurczaku, nie mam nic, wiesz? Nic nie doszło. Ja wiem, czy dziwna, to jest, mówię, stara talia, nie? Nie, Call of Duty mnie nie interesuje, wiesz? Nie wygram tego też. To może kurczak przyjdzie z opóźnieniem, wiesz? Bo ja nie mam nic przed Tip and Donation, żadnej informacji. Może dojdzie z opóźnieniem, zobaczymy. Cześć, Kiep. On będzie miał dwie karty przewagi nade mną. Bardzo, bardzo zła sytuacja. Rzucić okiem na nasze zbiory? Zobaczymy, czy tam się, czy to uda się dać. Kurna, zbije mi jedną kartę.
Jestem smutkiem. Niedobrze. Opór jest bezcelowy. Pochyl głowę przed Modron Freją. No i mnie załatwił. Are you here? Colleague from the Czech Republic still? As I said, this is really old old deck. I did not use any new cards. I saw few decks on Eredin with the newest cards, but when I met them, they lost. But it depends, you know, when you play Eredin versus Eredin, what mulligan you will have. One Navigator. I have no idea how these cards are in English, so just look and you will see. That's all, but this deck is not the best, but I started to play it again when I was on the 14th place, and I have now the 18th rank. So it's okay, but it's not the deck that you will win all battles. Dorożka, weź się kuźwa uspokój. Sorry for the Dorożka guy. Mój English nie jest zbyt dobry, bo teraz praktycznie angielskiego w ogóle nie używam, nie? A ty się musisz zachowywać tak samo, ja pierdzielę, człowieku, weź się opanuj, bo zaraz się tam time outa. Tutaj będziemy mieli ten, będziemy mieli Skellige pod... Idę po ciebie. A nie, pod tego, myślałem, że jednak pod co innego. Tak, Afro, ale na początku było fajnie, teraz jest tak... Mech! Nie fajnie. Naiwność jest błogosławieństwem.
Właśnie chcę już mu zacząć psuć tego paskudnika, nie? Znaczy wiesz, Altus, problem polega na tym, cześć Rozak, że jak zaczynasz mówić po angielsku, to oczywiście zaraz jest masa Polaków, którzy ci mówią to źle, mówisz tam to źle, tu akcent nie tak, nie taki, to słowo nie takie, a powiem ci, ja w Anglii byłem 2 razy, poza granicą też jeździłem, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w Anglii mnie ktoś poprawił. Moment. I dupa, no niestety nie siadło mi ten, nie siadła mi przeraza. No dobra, zagrajmy sobie. I przeraz tam. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. I to z Jinglesem zresztą nawet na ten temat rozmawiałem, akurat w Bovington, i on mówi, że słuchaj człowieku, u nas dopóki jesteśmy w stanie zrozumieć, o co ci chodzi, to nikt cię nie poprawi, że masz, nie wiem, akcent nie taki, że to powiedziane nie tak, albo to źle, no więc, no ale u nas jak zawsze są osoby bardziej perfekcyjne w angielskim niż sami Anglicy, nie? Dobra, i teraz tak, to ze 6, tu wejdę za 3, to będę miał 8 i 4, 12. Jemu zejdzie do 12 i zejdzie mu od tego, od mrozu. Albo tak zagramy. Masz serce, Ankleid. Nie. Nie, cały czas gram Gwinta. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Ach, to znowu ty.
Uznaj gniew bogini. Ramię w ramię! Opór jest bezcelowy. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Serce! Pójdziesz ze mną, żywy lub martwy. Trzyma się, Rozak. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Modron Freya ma nas w opiece. Ach, to znowu ty. Nie, przegrałem. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. A kurczak, dalej nie wiem, co jest grane, ale nie ma tego, nie ma PayPala, więc nie wiem, czy znowu Tip and Donation ma jakiś problem, bo wczoraj wszystko działało. Moglibyśmy jeszcze jeden meczek wygrać, to bym skończył gwinta na dziś, bo idzie mi do dupy strasznie ostatnio. Początek był super, trzy wygrane, potem tak sobie, a teraz tak, ble. Zaraz zerknę jeszcze... Dokładnie, kurczak, poczekamy, w razie czego, wiesz, jesteśmy w kontakcie, jakby coś było nie tak. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Elfy, do piachu! Wiesz co, Rach, słuchaj, jak najbardziej możesz mieć rację. Weź pod uwagę, że ja wszedłem tą talią na 14 rangę i dobiłem do 18. Dziś dobiłem do 18. Patrzę, co jest grane.
czekam na jakieś ciekawe i potem sobie pozmieniam, więc to nie jest tak, że ja muszę grać tylko nią, więc spokojnie. Raczej tak na luzik. Raczej tak na luzik, a przyjdzie czas, to się coś pozmienia, wiesz? Jak sobie życzysz, pani. Ledwer verledus, ja chyba. Cześć, Irkanu. Myślę, że po weekendzie usiądę, popatrzę, co tam za talie latają jeszcze, wiesz? Czyste niebo. Tak puścił, dobra. Ale ja nie lubię, nienawidzę Nilfgaardu. Owszem, kiedyś pewnie nim zagram, ale to będzie ostatnia nacja, jaką mam ochotę grać, to jest Nilfgaard. To, że jest grany, wiem, zauważyłem. Aczkolwiek Nilfgaard był też mocno grany w poprzednim patchu i to mnie troszkę drażni, że w sumie to Nilfgaard się nie zmienił. Chociaż z drugiej strony, no ja potwory gram z poprzedniego patcha i też do tej 18 rangi na tej śmiesznej talii doszedłem. Więc no to też bywa różnie. Grałem w pożerkę, ale powiem ci, szło mi z tą pożerką różnie. A wnerwiłem się, porzuciłem pożerkę i właśnie przerzuciłem się, to było na 14 randze, na tą w sytuacji, kiedy nie dostałem przez cały mecz nekerów wojowników, nie? Na łapie nie, wymieniłem 3 karty, nie. Spasowałem, 2 nie doszły, wymieniłem 1, nie doszedł i w ostatniej turze też nie doszedł i się wtedy tak wnerwiłem, że usiadłem do tego, nie? No trochę szarobury tak to brzmi, masz rację, ale mnie po prostu wnerwia, no i co ci poradzę? Poza tym tak naprawdę Nilfgaardu mam najmniej, bo go najrzadziej wybieram, więc musiałbym też najwięcej pyłów to poświęcić. Ja nie chcę umierać. Ja wiem, czy wszystko. Zazwyczaj powiedzmy. Może nie wszystko, ale zazwyczaj coś tam wchodzi, nie? No i przeciwnik się poddał. Tylko, że po prostu no, grałem tą pożerką, jakoś mi to tak. A ja przecież kiedyś, ja ogólnie gram od początku, można powiedzieć, potworami, więc w potworach praktycznie większość kart mam. Nie mam teraz tej trolicy, bo mi jeszcze nie doszła. Ale
powiem szczerze, no mam i dużo fragmentów kart i dużo beczek mógłbym pootwierać, tylko nie mam takiej potrzeby. Gram Talią od kilku tygodni tą samą w mróz, która mi dała już dużo golda, dała mi w poprzednim sezonie, nie wiem, też 18 czy 19 rangę, mam 23 beczki już, 28 mógłbym kupić, 8 tysięcy fragmentów, więc to nie jest tak, że ja nie mam z czego to robić, tylko po prostu czekam na jakąś taką talię, która mi się spodoba i stwierdzę, o, to jest to, co bym chciał grać, nie?